Słuchajcie, wyjechałem z chwilą z bazy i zobaczcie, co tu stoi. Ta biała Scania z niebieską naczepą. Moja Scania, którą jeździłem na Anglię. Po raz kolejny ją widzę. To się ładuje po sąsiedzku. A więc witajcie po krótkiej przerwie. 5 listopada, dzisiaj wtorek, godzina 10:20. Przed chwilą, tak jak mówiłem, z bazy wyjechałem, jadę ładować tak do Gniezna. Jadę potem w Werpie. Na jutro wieczór, czwartek ładuję powrocik, na piątek tutaj mam po południu zrzutkę w kraju i wtedy ładuję coś jeszcze w piątek lub w sobotę rano, ładuję z powrotem na poniedziałek do Belgii. Siema, siema, z Niemiec, jestem już na 12, przed chwilą świecko minąłem, zaraz będę dojeżdżał do ringu Berlina. Także dziś koło 14, no równo 14 z groszami, tam było 14.02. Wyjechałem załadowany. Przeleciałem Poznań, też szybkie zakupy robiłem na Nevadzie. Szybki obiadek i lecę dalej. Dzisiaj gdzieś tam przed Magdeburgiem staję. King z drugiej strony. Zapało mi tu jakieś Wi-Fi, ale coś kuźwa cienka łapie. Dopiję sobie piwko i idę spać. No słuchajcie, wstaję sobie tutaj przed 9:00. Otwieram firanki, a tam patrzę, kolega stoi, Bartek. Się zgadaliśmy już tutaj. Zaraz ruszamy razem, lecimy w jedno miejsce. A więc wyjechaliśmy. Kurde, trochę się rozpadało. Dzisiaj taka pogoda faktycznie typowo jesienna. No ale cóż, taka już pora roku. Także lecimy, lecimy. 12 godzin pauzy wyszło. Także dziś koło, myślę, 17-18 będziemy tam na miejscu. W nocy zrzutka, jutro załadunek i powrót do kraju. I patrzcie, co tam jeszcze jedzie. Patrzcie. Siema mega. No słuchajcie, najnowsze info. Wracam na piątek do tego Jarocina na zrzutkę. Zostawiam naczepę na bazie i lecę pustym samym koniem na poniedziałek do Wertle, do Krone, do fabryki Krone, po nową naczepę. Już mam na poniedziałek od razu załadunek, powrót do kraju. No to po pauzie 4-5, dzisiaj warzywka na patelni. Syparówkę jeszcze wkroiłem. Troszeczkę tak warzyw więcej. Zauważyłem, że trzeba troszeczkę warzyw więcej jeść, nie ciągle mięso. Się troszeczkę odżywiać jeszcze z warzywami. Coraz więcej owoców też zauważyłem, w trasa biorę. Także trzeba troszeczkę tryb zdrowszy wprowadzać. Nie tylko non stop mięso czy ziemniaki. Także troszeczkę co jakiś czas się kuchnie w trasie zmienia. Zostało mi jeszcze 285 km do celu za Antwerpią. To lecę gdzieś koło 18-18.30. Tutaj tam będą korki z Antwerpią dzisiaj standardowo. I pauza do rana. Granica Niemiec z Holandią. Granica Venlo.
Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Godzina 18, więc strasznie Antwerpia była zakorkowana. Straciłem jakieś ponad pół godziny. Ale jeszcze mam 7 km do celu i wieczorem zrzutka. No i dojeżdżam do celu, do firmy. Dzisiaj ponoć 4 auta, na 4 auta zrzucamy. No siema, czwartek, 7 listopada. Wyjeżdżam tu rozładowany. W sumie tu w 5 staliśmy. O 6.30 ruszam. I tak dopiero biuro tam od 8 otwarte jest. Także oby się tego Bruksela nie korkowała. Załadujemy dzisiaj gdzieś w Niemcy ujechać. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdą Niemcy. No powiem wam, że jakoś ta Bruksela jeszcze idzie, nie ma tragedii. Tu jeszcze mam doładunek 10 palet koło Diren. Doładuję na koniec naczepy i spadam do Polski. No nic, słuchajcie, 1.39, piątek, 8 listopada. Wczoraj już nie jechałem. Przed tą 17, powiem wam, kolonia była tak zajebana razem z kurczę tą jedynką tam do dwójki, że się nie opłacało kurde jechać w ogóle. Stracił co najmniej 2-3 godzinki, żeby się wydostać tutaj z tego zagłębia. Że postanowiłem, że 9 szybką wykręcę i 1.30 będę ruszał. Na spokojnie sobie przelecę. Doładowałem wczoraj te 10 paletek, no zeszło jakieś tam prawie godzinkę, bo tam trochę gościuczek tam miał 3 auta na, że tak powiem, naraz to obskoczenia. Także tak to wygląda. Lecimy teraz do głębia, przelecę i zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie jest, z tego co patrzyłem po goglach, idzie wszystko na bieżąco. Także dzisiaj nocka, troszeczkę nocka. No powiem wam, że muszę kurde zaktualizować tą mapkę swoją nawigację, bo już kurde coraz częściej nie widzi nowych tras, coraz częściej, a moja mapa już ma ze 2-3 lata co najmniej, trzeba ją zaktualizować. No i jak to przy piątku, kurcze powroty, korek na 14 km do granicy, jakoś tam się powoli to kula. Stoisz, ruszasz, takie szarpanie się kuźwa do granicy, nie? No i stałem na Polmaxie, bo na wady mi czasu nie starczyło. 9.02. Miejsce rozpoczęcia. Polska. Zawsze na minutkę, chociaż na młotki jeszcze przystawić. Zaraz ruszam. Dobra, wycofałem tutaj już. Wyjeżdżamy z Polmacu. Powiem wam szczerze, że dopiero trzeci raz tutaj stoję. Jak 6 lat jeżdżę tutaj tędy, to dopiero trzeci raz stoję. Były to jakieś opinie, że tutaj żarcie takie jakieś ciulowe robią. Ale ja powiem wam szczerze, zamówiłem sobie, jak wspomniałem przed południem, pomidorówkę. Dobrze, ładnie doprawiona. Zmieniam trasę. Teraz
Po południe sobie jeszcze zamówiłem wydawał przed wyjazdem za 140 metrów skręć w lewo. I powiem wam, smakował mi schabowy, smakował frytki też fajnie przy, że tak powiem, przysmażone. No, suróweczka też mogę sobie wybrać. Wybrałem sobie czerwoną kapustę. No, także ogólnie powiem wam, jestem pozytywnie zadowolony. W następną skręć w lewo. Ogólnie tutaj. Dobra, jedź, jedź, jedź. Niech jedzie busikiem i tak szybciej się rozpędzi, wiadomo. Ale on chyba i tak w lewo jedzie, dobra. Tak sobie jedzie, chłopak. Dobra, wyjdziemy, bo i tak kurczę daleko. Słóweczka, ale daleko jest. Tak, tu jest ograniczenie, to i tak musi zwolnić, tak? No ja mam prawie 25 ton towaru. Mam prawie 25 ton towaru, także mam co się bujać. No, także tu zaraz poczuł w torzym. No na Nevadę już nie zajeżdżam. Już te zakupy takie zrobiłem, jeszcze jutro i tak zajadę. To tak jak wam wspominałem, no jedź, jedź. Tak jak wam wspominałem, jadę na bazę dzisiaj. Dziś koło północy będę, bo jest 15:09 wieczór. Zostawiam naczepę. No idź, idź, idź. Stawiam naczepę i ten i no i dziewiątkę kręcę, jutro dopiero tam rzeczy typu belki, kątowniki, pasy i lecę samym koniem, lecimy z Arkiem na dwa odka do Kromy, że nie dolecimy do Kromy jutro. No także w poniedziałek naczepy podpinamy, nowki, noweczki, Kromę i lecimy już na załadunki w Bremen i z powrotem do kraju. Także może jeszcze w poniedziałek wpadniemy do kraju, jakby dobrze szło. No to lecimy, lecimy. Jeszcze za chwilę na Nevadę zjadę. Zjeść śniadanko, jakieś jeszcze drobne zakupy i lecimy dalej. Dojeżdżam tutaj już do fabryki Krone, naczep Krone miasto Werlte. Już trzeci raz będę w sumie. No i udało się dojechać, kurczę, powiem wam, na 8 minut ostatnie zostało na 10 godzin. Już tu jeszcze mam 800 metrów do parkingu, tutaj będę stał koło biura zaraz. Dzisiaj będę rejestrował w poniedziałek, żeby odebrać, pobrać swoją naczepę. Tutaj też market mijałem przed chwilą. Tu jest jakieś jeszcze muzeum Krone. Ogólnie wielka fabryka. Tu już się zaczyna troszeczkę. W sumie jest kilka tych placów. Przyjazd na miejsce za 300 metrów. Nawet nie próbuję jej swojej szukać, bo wiem, że jej nie znajdę po prostu. Tu jest tysiące może nawet tych naczep. O, już widzę. Stoją dwie obok siebie. W sumie widziałem, udało się zobaczyć. Ale i tak pobieramy dopiero w poniedziałek. Gdzie tu się teraz ustawić? Jeszcze 7 minut, to można jakieś manewry jeszcze porobić. Dojechałeś na miejsce. Tu jest Turcja, tu jest to. Litwa. Dobra, staniemy sobie koło niego tutaj. Staniemy mu tutaj za naczepą.
Jest full miejsca. Myślałem, że będzie troszkę mniej, ale jest full miejsca. Dobrze. Jak tam daleko od tego płotu jest? Dobra, starczy. No to nic, ja stoję do poniedziałku, godzina 21.06 w sobotę. I stoimy do poniedziałku. Jutro Arek dojedzie, bo Arkowi 3 godziny wcześniej czas jazdy się kończył. A więc jutro wieczorkiem, jutro w nocy do mnie dojedzie. Będziemy razem w poniedziałek pobierać naczepy. Więc ja idę się wykąpać, bo tu jest, wiem, że darmowy i otwarty na noc dla kierowców kibalek i prysznic. Także idę się wykąpać i weekendujemy.